Politycy mają plan. Emerytura wyższa o 25%. Posłanki pochcą dodatkowych emerytur dla wdów i wdowców. Platforma Obywatelska zapowiada zmiany w systemie emerytalnym. Jak poinformowała Marzena Okła-Drenowicz, najnowszą propozycją jest wprowadzenie dodatkowych emerytur dla wdów i wdowców. Osobom, które straciły współmałżonka, miałoby przysługiwać 25% emerytury zmarłego. W ramach akcji Letnia Akademia Kobiet, posłanki PO, Marzena Okła-Drenowicz, Izabela Leszczyna i Joanna Frydrych dyskutowały we wtorek z mieszkańcami Kielc o ekonomii społecznej i systemie emerytalnym. Marzena Okła-Drenowicz mówiła, że jedną z propozycji PO jest wypłacanie dodatku do emerytur dla wdów i wdowców. Miałby on wynosić 25% emerytury zmarłego małżonka. Najczęściej to kobieta zostaje sama, dlatego uważamy, że w sytuacji śmierci współmałżonka, druga osoba powinna móc pobierać dodatek w wysokości 25% jej lub jego emerytury, powiedziała. Co z wiekiem emerytalnym? Okła-Drenowicz dodała, że Platforma nie ma planów wydłużania wieku emerytalnego. Polacy odpowiedzieli, że na takie rozwiązania się nie zgadzają, a my słuchamy Polaków, podkreśliła. Zaznaczyła, że kluczowe dla władzy powinno być wprowadzenie mechanizmów, które będą wspierały aktywność zawodową. Proponowanym przez PO rozwiązaniem jest zwolnienie z opłacania składek osób, które mimo uzyskania wieku emerytalnego nadal decydują się pracować. Z tego obowiązku zwolniony byłby także pracodawca. Niesprawiedliwy system, posłanka Izabela Leszczyna zwracała uwagę na konieczność wyrównania wysokości wynagrodzeń i emerytur kobiet i mężczyzn. Zaznaczyła, że obecny system jest niesprawiedliwy, a wiele kobiet staje przed dramatycznym wyborem, czy mam robić karierę zawodową, czy zająć się rodziną i mieć dzieci. Z kolei Joanna Frydrych poinformowała, że PO będzie starała się ujednolicić system emerytalny. Jej zdaniem powinien on być prostszy, przejrzysty i uniezależniony od zmian władzy w kraju.